Dobry wieczór, nazywam się Julia Mann i serdecznie zapraszam na najnowsze wydanie Info Dnia. W dzisiejszym wydaniu akcja zima. Silne mrozy, zadbajmy o bezpieczeństwo zwierząt i ludzi. Akcja pomocy dla strażaka z Solca Kujawskiego. Licytacje WOŚP w Solcu Kujawskim. Zmiany w wysokości najniższego wynagrodzenia w Polsce w 2024 roku. Zakaz sprzedaży napojów energetycznych osobom niepełnoletnim. Sport. Pogoda. Akcja zima. W ramach trwającej akcji zima Zakład Gospodarki Komunalnej w Solcu Kujawskim przypomina wszystkim mieszkańcom, zarówno kierowcom, jak i pieszym, o konieczności zachowania wyjątkowej ostrożności podczas zimowego sezonu. Działania związane z utrzymaniem dróg, takie jak odśnieżanie i zabezpieczanie chodników, są realizowane na bieżąco zgodnie z decyzjami zarządcy drogi. ZGK podkreśla, że ze względu na rozległość obszaru nie są w stanie natychmiast dotrzeć do każdego miejsca. Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg odbywają się według ustalonej kolejności i standardów, które zostały wyznaczone przez właściciela drogi. Zakład Gospodarki Komunalnej zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców, a zwłaszcza kierowców, o przemyślane i odpowiedzialne parkowanie pojazdów. Samochody źle zaparkowane, blokujące drogi lub utrudniające przejazd posypywarek i pługów mogą znacznie opóźniać działania związane z zabezpieczeniem i udrażnianiem dróg. Silne mrozy. W związku z prognozowanymi w najbliższych dniach silnymi mrozami apelujemy do mieszkańców o szczególną uwagę i troskę zarówno o zwierzęta, jak i osoby potrzebujące. Ekstremalnie niskie temperatury stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia, szczególnie w przypadku bezdomnych zwierząt oraz osób bez dachu nad głową. Zachęcamy do zwracania uwagi na zwierzęta pozostawione na zewnątrz bez odpowiedniego schronienia. W takich warunkach mogą one szybko ulec wychłodzeniu. Jeśli zauważysz zwierzę w potrzebie, nie bądź obojętny. Zgłoś to odpowiednim służbom lub lokalnym organizacjom zajmującym się ochroną zwierząt. Równie ważne jest wsparcie dla osób bezdomnych, które w okresie silnych mrozów są szczególnie narażone na hipotermię. Jeśli zauważysz kogoś, kto może potrzebować pomocy, nie wahaj się i wezwij służby ratunkowe. Pamiętajmy, że w takich sytuacjach szybka reakcja może uratować życie. Akcja pomocy dla strażaka z Solca Kujawskiego. Przypominamy i zachęcamy do udziału w ważnej akcji charytatywnej Pomóżmy strażakowi odbudować dom. W tragicznej nocy z 27 na 28 grudnia 2023 roku rodzina Adama, wieloletniego członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu Kujawskim, straciła swój dom w wyniku pożaru. Adam, który przez lata niósł pomoc innym, teraz sam znalazł się w potrzebie, gdy jego czteroosobowa rodzina została pozbawiona dachu nad głową. To moment, w którym możemy okazać wdzięczność i wsparcie dla strażaka, który przez lata był wsparciem dla wielu innych. Każdy, kto chciałby przyczynić się do odbudowy domu Adama i jego rodziny, może wpłacić dowolną kwotę przez stronę pomagam.pl, korzystając z linku pomagam.pl/npk4ng. Licytacje WOŚP w Solcu Kujawskim. Sztab WOŚP w Solcu Kujawskim, który mieści się w Soleckim Centrum Kultury, serdecznie zachęca do przekazywania przedmiotów na licytację wspierającą tegoroczny finał WOŚP. To już ostatnie dni, aby podzielić się tym, co mamy i pomóc w organizacji aukcji oraz loterii charytatywnych. Pamiętajmy, że każdy przedmiot ma znaczenie i może przyczynić się do zbierania funduszy na szczytny cel. Dary można przekazywać do 12 stycznia. Zmiany w wysokości najniższego wynagrodzenia w Polsce w 2024 roku. W roku 2024 dojdzie do wzrostu płacy minimalnej w Polsce. Z początkiem nowego roku, dokładnie od 1 stycznia, najniższe wynagrodzenie osiągnie poziom 4242 zł brutto, a od 1 dnia lipca wzrośnie do kwoty 4300 zł brutto. Jest to istotne zwiększenie w porównaniu do kwoty ustalonej w 2023 roku. Minimalne wynagrodzenie ma zastosowanie do wszystkich osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, niezależnie od ich czasu pracy. W sytuacji, gdy zatrudnienie obejmuje częściowy etat, wynagrodzenie jest kalkulowane proporcjonalnie, opierając się na najniższej stawce godzinowej. Należy zaznaczyć, że płaca minimalna nie dotyczy osób pracujących na umowę o dzieło.
zakaz sprzedaży napojów energetycznych osobom niepełnoletnim. Przypominamy, że od początku 2024 roku weszły w życie nowe regulacje prawne zakazujące sprzedaży napojów energetycznych osobom niepełnoletnim. Ograniczenie to dotyczy produktów zawierających kofeinę lub taurynę i ma na celu ochronę zdrowia młodych ludzi. W przypadku wątpliwości co do wieku nabywcy, sprzedawcy mają obowiązek zweryfikowania tożsamości kupującego. Za naruszenie tych zasad grożą kary finansowe. Sport. W pierwszym turnieju tenisa stołowego w 2024 roku Mateusz Ufnel, reprezentant UKS Top Solec Kujawski, zajął trzecie miejsce w trzecim wojewódzkim turnieju klasyfikacyjnym seniorów w Toruniu. Jego dobry występ zapewnia mu wysokie rozstawienie w nadchodzących mistrzostwach województwa, które odbędą się 3 marca i będą jednocześnie eliminacjami do Mistrzostw Polski zaplanowanych na 22 do 24 marca. Gratulujemy Mateuszowi jego osiągnięcia i życzymy dalszych sukcesów w przyszłych zawodach. Pogoda. Jutro w Solcu Kujawskim spodziewane są chłodne temperatury dochodzące do minus 4 stopni w ciągu dnia, a w nocy mogące spaść nawet do minus 8. Warto więc pamiętać o ciepłym ubiorze, aby uniknąć zimna. Jednak mimo niskich temperatur nie zapominajmy o korzyściach płynących ze spacerów na świeżym powietrzu. Krótka przechadzka to doskonały sposób na dotlenienie organizmu i poprawę samopoczucia, nawet w te najchłodniejsze dni. Dziękuję bardzo za uwagę, życzę miłego wieczoru, do widzenia.